Udostępniam. Dobra, ci siostry, dzisiaj chciałem włączyć i włączę. Momencik. Kiedyś stanął na drzewie, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serce słów Bożych prawdą. Zdać Boże, niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus. Razem z Tobą zacznę dziś nowy łów. Razem z Tobą, Panie, dzisiaj przejdę przez ten świat, czyniąc dobro, słuchając Twego głosu, głosząc Ewangelię i wypełniając wolę Bożą. Razem z Tobą, Panie, bo bez Ciebie, Panie, nic nie mogę. Bez Ciebie, Panie, moje życie nie ma sensu. Tylko z Tobą, Panie Jezu, moje życie ma sens. Tylko z Tobą mam siły, bo te siły są Twoje, nie moje. To Ty dodajesz mi sił na każdy dzień. To Ty, Panie, mnie prowadzisz. To Ty, Panie, wyrwałeś mnie
z pułapek szatana, to Ty, Panie, wyrwałeś mnie z więzienia, to Ty, Panie, zdjąłeś kajdany z moich rąk i powiedziałeś: jesteś wolny, moje dziecko, jesteś wolny. Wolność prawdziwą mamy w Chrystusie. Wolność prawdziwą mamy w Chrystusie. I szczerze, bez Jezusa Chrystusa nie mamy co liczyć na zbawienie. Bez Jezusa Chrystusa nie mamy co liczyć na wolność. Nikt nie może powiedzieć, że jest wolny, odrzucając Chrystusa. Jak mówi Barka, razem z Tobą, nawet zacznę dziś łów. Tak jak słowa Jezusa do Piotra: pójdź za mną, a będziesz łowić ludzi, będziesz łowić ludzkie serca, które powinny być przy Jezusie, w Bogu, z Bogiem, ludzkie serca, które pragną obecności Boga. Amen. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego live'a i to, co ludzie piszą na czacie tutaj, to, że mnie obrażają lub piszą różne złe rzeczy, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, co Bóg mówi o mnie, a nie człowiek. Pamiętaj, niech Ci bardziej zależy na zdaniu Boga, niż na zdaniu ludzi. Bardziej się podobaj Bogu, niż ludziom, niż temu światu. Bo ten świat wcale nie mówi o Bogu. Ten świat idzie tam, gdzie jest kłamstwo. Idzie tam, gdzie nie ma Boga, a więc idzie na zatracenie, na potępienie. Nie żyj według świata, żyj według Boga, żyj według Bożych przykazań. Amen. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszej transmisji na żywo. Do zobaczenia już później.